Bierzemy udział w ważnej okoliczności w odsłonięciu tablicy poświęconej, ufundowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przy wsparciu przewodniczących komisji sejmowych, Komisji do Spraw Zagranicznych Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej, tablicy, która ma upamiętnić rocznicę utworzenia grupy, powołania Grupy Wyszehradzkiej, co nastąpiło 15 lutego 1991 roku. Przemyśl jest miejscem szczególnym i dlatego uznaliśmy, że warto upamiętnić właśnie w ten sposób tę rocznicę. Przemyśl jest miejscem symbolicznym dla narodów i śmiem twierdzić wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. Tutaj przed 100 laty, ponad 100 lat temu w twierdzy Przemyśl służyli wojskowi z wszystkich narodów dawnego Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Tutaj służyli, walczyli przodkowie współczesnych parlamentarzystów, także bohaterowie, ale Przemyśl także jest miejscem ważnym dla z tego choćby powodu, że z Przemyśla wywodzi się Ryszard Siwiec, jeden z heroicznych bohaterów protestujących przeciwko najazdowi na Czechosłowację w 1938 roku w wojsku Układu Warszawskiego i bohater narodów naszej Grupy Wyszehradzkiej, oprócz Jana Palacha i innych młodych ludzi wówczas, którzy oddawali życie w obronie wolności. Dlatego też uznaliśmy, że w Przemyślu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych odsłonią tablicę poświęconą współpracy wyszehradzkiej. I jeśli państwo pozwolą, to w imieniu przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej tej uroczystości i tego aktu dokonam. Obok stoją pomniki huzara węgierskiego i ułana polskiego jako symbolizujące wsparcie. Chciałbym jeszcze państwu podkreślić, że są okoliczności, które są ważne. 3 lata temu, gdy Polska przewodziła prezydencji Grupie Wyszehradzkiej, to właśnie w Przemyślu przewodniczący, ówczesni przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej dokonali odsłonięcia skweru wyszehradzkiego ze specjalnym obeliskiem, który tutaj jest w Przemyślu umocowany. W ten sposób staramy się budować symbolikę właściwie w każdym pokoleniu, upamiętniając współpracę, w tym przypadku parlamentarną. Ja się cieszę, że dzisiaj z udziałem przedstawicieli ambasad i konsulatów węgierskiego i słowackiego i czeskiego oraz z udziałem przedstawicieli rządu polskiego z ministrem Andrzejem Adamczykiem możemy odsłaniać te tablice. Jest ona jeszcze jednym dowodem na to, że pamiętamy o tym, że jednym z priorytetów naszej pracy parlamentarnej w Europie Środkowej jest umacnianie Grupy Wyszehradzkiej jako instrumentu, jako organizacji, jako państw, grupy państw, które dobrze działają, myślą dobrze o Europie Środkowej, myślą dobrze o wszystkich obywatelach naszej części Europy i obywatelach państw i w ten sposób wzmacniają także naszą pozycję w całej Unii Europejskiej i wspólnie działamy na rzecz rozbudowania stabilizacji i rozszerzania Unii Europejskiej, także wspierając tych, którzy do tej pory w Unii Europejskiej jeszcze nie są. Z panem ministrem, czy? Może poproszę pana ministra i pana prezesa o towarzyszenie mi. A ramię. Prezentuj.